Aniele, tak wiele dla ciebie bym zrobił. Aniele, przebój Meza, rapera i dziennikarza radiowego z Poznania, 13 lat temu grały wszystkie rozgłośnie i telewizyjne stacje muzyczne w Polsce. Jego debiutancki album Mezokracja rozchodził się jak ciepłe bułeczki. Mezo swoje największe hity zagra w Zielonej Górze podczas jubileuszowego 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obok rapera wystąpią także inne gwiazdy. Będzie bardzo muzycznie, będzie tanecznie, będzie, myślę, bardzo sympatycznie i artystycznie. Przyjedzie do nas m.in. zespół Manchester oraz zaśpiewa również Mezo z zespołem oraz Ewa Jach, która zaśpiewa również swoje szlagiery tutaj u nas w Zielonej Górze, także artystycznie będzie bardzo ciekawie, ale wystąpią również zespoły lokalne, bo na to stawiamy również. Zielonogórski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pracuje 24 godziny na dobę. Telefony się urywają, ponieważ czasu jest niewiele, a do zrobienia naprawdę sporo. I tu po raz kolejny sztab apeluje do Państwa o pomoc. Brakuje wolontariuszy, którzy 15 stycznia będą kwestować. Do tej pory do sztabu zgłosiło się 150 wolontariuszy, a to dopiero połowa. Wszystkich chętnych WOŚP zaprasza w środę do ratusza. W godzinach od 16 do 19 będzie siedział nasz sztab, będzie można się zapoznać, ale przede wszystkim zarejestrować. Jeżeli nie wysłaliście wcześniej maila, tam wszystko zdalnie będzie można zrobić, będzie z nami fotograf, będziemy mieli komputery, drukarki, więc wszystko na miejscu załatwimy. Oczywiście osoby niepełnoletnie zapraszamy z osobami dorosłymi, z rodzicami lub z opiekunami prawnymi. Wielkie gwiazdy świata muzyki to nie wszystkie atrakcje, jakie zielonogórski sztab szykuje na finał. Nowością będzie mała scena otwarta dla wszystkich. Każdy, bez względu na wiek, kto chce podzielić się swoim talentem, może wystąpić na scenie. Scena będzie mieściła się przy Filharmonii, będzie umiejscowiona też w tym miejscu, gdzie będzie się też toczyło dużo animacji, atrakcji. Jest to przede wszystkim z myślą o samych mieszkańcach Zielonej Góry, od najstarszych do najmłodszych. Chcemy tą scenę troszkę otworzyć, żeby mogli na niej wystąpić ludzie, którzy pragną się podzielić swoim sercem w tą 25. rocznicę WOŚP-u. Zapraszamy więc do pisania, zgłaszania się. Jeśli ktoś śpiewa, tańczy, jest jakimś zespołem, chce się pokazać, chce dać trochę serca radości, ma jakiś pomysł na siebie, to serdecznie zapraszamy do zgłaszania się. Nowością, o czym już wspominaliśmy w telewizji, Zielona Góra będzie światełko do nieba w nieco innej odsłonie. Laserowe show zamiast fajerwerków to może być hit. Wiemy troszkę więcej na temat światełka do nieba, ponieważ zrobiliśmy pierwsze próby takiego laserowego przedstawienia i już czekamy na propozycję już konkretnej muzyki, konkretnego występu laserowego, laser show na Deptaku i myślę, że to będzie coś ciekawego i też o tym powiemy więcej na pewnie na najbliższej konferencji. Każdy, kto ma swój pomysł na współpracę z Zielonogórskim Sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, powinien odwiedzić fanpage na Facebooku lub napisać pod adres widoczny na ekranie. Ale będziemy mieli, myślę, że będziemy mieli 300 w tamtym roku.